Jest to najgorszy ból, jaki może doświadczyć człowiek. Nieraz, kiedy dostanę ataku neuralgii w nocy, potrafię wybudzić całą rodzinę i widok dziecka stającego w piżamce, w drzwiach i widzącego, jak matka leży na ziemi i wyje nieraz z bólu. Żadne dziecko nie powinno widzieć mamy w takim stanie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Covings. Olgo, ile masz lat? E, 36. Skąd w jesteś? W z Nowego Sącza. Czym się zajmujesz na co dzień? E, jestem fizjoterapeutką. E, chociaż można powiedzieć, że byłam nią do czasu wystąpienia u mnie choroby. Jaka to choroba? E, choruję na neuralgię trójdzielną od czterech lat. W tym roku, czwarty, w czerwcu będzie czwarty rok. Czym jest neuralgia trójdzielna? Neuralgia trójdzielna jest chorobą nerwu. Nerwu piątego, czaszkowy nerw piąty, który unerwia czuciowo połowę twarzy. I ten nerw dzieli się na trzy części. Ma trzy gałązki, pierwsza, druga, trzecia. I w moim przypadku jest to trzecia gałązka, która unerwia zęby, dol, dolne zęby, język, wargę, błonę bębenkową w uchu i kawałeczek skroni. I kiedy ktoś choruje na neuralgię trójdzielną, co się dzieje? <śm> Właściwie to jest mi trudno nawet to wytłumaczyć, bo można ewentualnie pokusić się o porównanie tego do jakiegoś uczucia. Jak sobie. Może to być taki ból, jakby piorun strzelił przez twarz. Jakby przypalanie papierosami twarzy. Pieczenie. Yy, strzelanie, yy, no, przeróżne rodzaje bólu, i są yy, dwa rodzaje neuralgii. Jedna to jest właśnie taka napadowa, yy, gdzie yy, po prostu jest ten atak bólu, yy, na przykład może być 30 sekund, może być 2 minuty, to zależy też od osoby. A może to być neuralgia typu drugiego, gdzie ten ból jest stały, ale jest też taka neuralgia, która jest jakby neuralgią mieszaną, gdzie ból stały miesza się z tym bólem takim strzelającym. I ja właśnie mam ten trzeci typ neuralgii. Gdzie 50% czasu dziennie jest ból taki stały, a do tego jak gdyby są epizody strzelania, pieczenia. A myślę, że ważne jest, żebyśmy zaznaczyły, że ten ból, który opisujesz przez wielu specjalistów, jest określany jako najgorszy ból, którego może doświadczyć człowiek. Tak, jest to najgorszy ból, jaki może doświadczyć człowiek, i jest wprost, bo byłam, odwiedziłam już bardzo wielu lekarzy naprawdę, bardzo wielu po całej Polsce. I lekarze wprost do pacjenta mówią, że jest to choroba samobójców. I sami neuralgicy zgadzają się, żeby tak o tym mówić. Dlatego, że słysząc taką nazwę, osoby postronne są w stanie zrozumieć, jak straszne to może być. Bo ta choroba jest nazywana w ten sposób, ze względu na to, że były przypadki, że osoby chore nie były w stanie już dłużej znieść takiego chronicznego, niewiarygodnego bólu. I po prostu popełniały samobójstwo. Tak. Tak. Powiedz, jak zaczęła się Twoja choroba? Yy, to jest właśnie ciekawe, yy, dlatego że 10 lat przed tym, yy, kiedy zaczęły się te bardzo bolesne epizody, yy, miałam mrowienie z kroni, ale to tylko mrowiło. To nie bolało. To było takie. Yy, Nieraz, jak sobie przyleżymy na przykład rękę czy nogę w nocy źle, i później to jest taki, tak, takie nieczułe miejsce, noga czy ręka. Mhm. I mnie się tak działo ze skronią, ale było niebolesne i spokojnie chodziłam sobie z tym po lekarzach. U neurologa, no, że nic takiego, może to jest niedobór magnezu, witamin. Dostałam zastrzyki z witaminy B. Byłam również u dentysty, bo później zaczęły pobolewać mnie trochę zęby, ale to nie był taki nie do wytrzymania ból. To był raz jeden ząb, raz drugi, no ale u trzech dentystów. Dowiedziałam się, że tam nic nie ma, że zęby są zdrowiutkie, prześwietlenia zębów też nic nie pokazywały. Już mi mówili, pani Olgo, niech pani zostawi w spokoju te zęby, bo tam naprawdę nic nie ma. Wyrwałam nawet ósemki po tej stronie, bo miałam takie zatrzymane w dziąśle ósemki, niewyrastające i... Chciałam sprawdzić, może to mi pomoże, może te ósemki gdzieś tam powodują taki ból. Mm -hmm. Nic to absolutnie nie zmieniło. I, I w końcu pamiętam doskonale ten dzień. Bardzo dobrze pamiętam i do końca życia naprawdę tego, mimo że cierpi się później, ale ten pierwszy raz jest nie do zapomnienia. Zresztą stało się to w, w takim czasie, kiedy wydawało mi się, że ja złapałam pana Boga za nogi. Dlatego, że no, dwoje dzieci. Starszy syn miał wtedy 13 lat. Dzisiaj 17. A, a córeczka. Dzisiaj ma 17, tak. A córeczka miała wtedy 3 lata. Teraz ma siedem. I z okazji koronawirusa były zamknięte przedszkola, i ja siedziałam po prostu, nie chodziłam do pracy, a pracowałam jako fizjoterapeuta na onkologii w Nowym mhm. Sączu w szpitalu. I z, z okazji, że był koronawirus, zamknięte były przedszkola. Siedziałam z tą córeczką w domu i naprawdę tak sobie spędzałyśmy świetnie czas. I po prostu no, nic nawet nie zapowiadało czegokolwiek, bo człowiek w domu jest rozluźniony, uśmiechnięty. Chodziłyśmy sobie na spacerki. Z, z... Pamiętam, że wtedy zaczęłam y, ćwiczyć, y, więcej było czasu też dla siebie i zaczęłam robić dość intensywne ćwiczenia w domu. Y, I w ten dzień, y, to było 30 czerwca, y, wybrałyśmy się z y, córką na spacer. Y, złapała nas burza i wracałyśmy tak szybko w, w tych kroplach deszczu do domu. Wysuszyłyśmy się, zjadłyśmy obiad i pod wieczór, kiedy kładłam córeczkę spać, nagle naprawdę, naprawdę wydawało mi się, że, że umieram, że to jest mój koniec, że, że nie wiem, że może mam udar, no, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Dostałam właśnie tego pierwszego ataku. Paliła mnie dolna część twarzy i przez ucho, tak jakby do mózgu chciałby mi ktoś wkręcić rozżarzony pręd. Chciałam zawołać po pomoc. Żeby ktoś przyszedł mi pomóc, ale nie byłam w stanie. Po prostu mnie ten atak wtedy rzucił na ziemię. I dopóki on trwał, to nie byłam w stanie nic zrobić. No i poszłam yy, wtedy do. A jak do... trwał? Oj, ciężko mi jest powiedzieć. Myślę, że to mogło być dwie minuty, ale choremu to się wydaje, że, że to jest po prostu yy, wieczność, że to trwa, wieczność, tak. Że to się nigdy nie skończy. I to był właśnie ten mój pierwszy yy, pierwszy napad I przez tydzień właściwie się po tym nie działo nic szczególnego. Miałam takie pojedyncze, ale to też nie bez... To były takie bezbolesne znowu drętwienia tej dolnej części twarzy i może pojedynczo kucia w zębach, to w jednym, to w drugim. I po tygodniu yy, te napady się tak rozkręciły, że one były właściwie co minutę. I nie mogłam już pić, nie mogłam jeść, nie mogłam mówić, nie mogłam umyć zębów, i doszło już do tego, że nawet powietrze wydychane z nosa na wargę, taka była przeczulica, że już nawet to powietrze Powodowało napad bólu. Trafiłam wtedy do szpitala w Nowym Sączu, i właściwie tu już nie było się nad czym zastanawiać. Ja diagnozę otrzymałam od razu. Miałam zrobiony rezonans magnetyczny, który pokazał, że mam konflikt naczyniowo-nerwowy. Czyli naczynie. Które może to być tętnica, może to być żyła, krzyżuje się z nerwem trójdzielnym w mózgu, i kiedy serce bije, tętni, to za każdym uderzeniem serca ten nerw jest uszkadzany. Więc to było takie moje szczęście w nieszczęściu, że ja miałam diagnozę od razu. Dlatego, że jest bardzo dużo chorych, bardzo dużo, którzy na diagnozę czekają nawet dwa lata. Dlatego, że gdzieś tam bolą ich zęby na przykład, i chodzą, i mają zęby po leczeniach kanałowych. I dentyści wyrywają im te zęby. Są osoby, które tracą po 5, po sześć zębów, zanim się dowiedzą, że mają neuralgię trójdzielną. Także to było moje szczęście, że, że mam tą diagnozę i chciałabym bardzo prosić tutaj z tego miejsca, jeżeli ktoś, kto ma takie niespecyficzne bóle. Bardzo proszę, nie decydujcie się na wyrywanie zębów. Proście najpierw swoich lekarzy o wykonanie rezonansu magnetycznego typu fiesta z właśnie na okolice nerwu trójdzielnego, żeby wykluczyć, czy tam nie ma właśnie konfliktu naczyniowo-nerwowego. Skąd neuralgia się bierze? Neuralgia się może brać z różnych powodów, ja mam właśnie konflikt naczyniowo-nerwowy, ale są osoby, które mają neuralgię z powodu półpaśca, która wystąpiła po przebyciu półpaśca. Są osoby, które mają neuralgię, ona jest jakby wynikiem stwardnienia rozsianego. Dlatego hmm. też bardzo ważna jest diagnostyka. Jeżeli osoby są poniżej 30 roku życia i ta neuralgia występuje, to absolutnie to jest jak gdyby wskazanie do tego, żeby sprawdzić, żeby zrobić ten rezonans, żeby się zdiagnozować, czy to absolutnie nie jest stwardnienie rozsiane. Są osoby, które mają neuralgię. Po zabiegach dentystycznych, typu przepchnięcie materiału dentystycznego za głęboko do korzenia zębu. Czasami neuralgia trójdzielna może wystąpić jako objaw nowotworu. Także bezwzględnie, jeżeli u siebie ktoś zobaczy i szuka powodu takich niesprecyzowanych bólów, Twarzy, zębów, ucha, to bardzo ważne jest iść do neurologa i prosić o rezonans magnetyczny. Też, żeby może nie niepokoić niepotrzebnie, zaznaczmy, że to jest choroba, która dotyka bardzo niewielu osób. To jest, zdaje się, do 6 osób, chyba na 100 tysięcy. Tak jest. Więc to, te rzeczy, o których mówisz powinny niepokoić ludzi, przede wszystkim, którzy doświadczają takich szalenie silnych, tak. y, takiego szalenie silnego, tu chodzi o część twarzy, zawsze yy, chyba z jednej strony, prawda? Tak, y, znaczy y, u chorych na stwardnienie rozsiane jest możliwe, że y, nerwy są zaatakowane po obydwu stronach. Hmm. Także może się tak zdarzyć, ale zazwyczaj y, jeżeli y, jest zaatakowany nerw trójdzielny, to on jak gdyby Połowę twarzy nam zaopatruje, jak gdyby przewodzi czucie. Także zazwyczaj jest to jedna strona. Czy ta choroba dopada ludzi w jakimś określonym wieku, określonej płci, czy to nie ma znaczenia? Można powiedzieć, że tak. Że po pierwsze. Bardziej to jest po 50 roku życia i więcej. Raczej to są osoby starsze. A druga rzecz, że jednak procentowo więcej dotyka kobiet. Nie wiadomo dlaczego, prawdopodobnie jest to związane z hormonami, ze zmianami hormonalnymi w dziele. Wracając do początków Twojej choroby. Czyli otrzymałaś diagnozę, szczęście w nieszczęściu, szybko. I jak dalej potoczyły się Twoje losy? Dostałam lek od razu w szpitalu, który to jest właściwie lekiem z wyboru, carbamazepina I pacjenci z reguły bardzo dobrze reagują na to. W ogóle w neuralki stosuje się leki przeciwpadaczkowe. Bo leki przeciwbólowe w ogóle na ten ból nie działają kompletnie. Nawet morfina nie jest w stanie tutaj nic zadziałać. Jedynie leki przeciwpadaczkowe i czasami leki przeciwdepresyjne. Czasami trzeba jakąś kombinację leków różnych zrobić, żeby dopiero na pacjenta podziałało. I tak było właściwie w moim przypadku, bo przez krótki czas działał na mnie ten jeden lek, ale wątroba jak gdyby szybciej syntetyzuje daną substancję i potrzeba go raz, że więcej, dwa, jakby to prościej tak powiedzieć, najprościej, pacjent się uodparnia. Mhm. Y I trzeba czegoś więcej, trzeba coś dołożyć. Y I ja jestem akurat takim dość trudnym przypadkiem, bo y właściwie mam cztery substancje różne w tej chwili. Y dwie przeciwdyrgawkowe i dwie y przeciwdepresyjne. I są to maksymalne dawki leków, już po prostu więcej się nie da mi dać. I dopiero te leki pozwoliły mi na to, że ja sobie funkcjonuję, że jestem w stanie mówić tu teraz do ciebie, czy uśmiechnąć się do dzieci, zjeść, napić się, umyć zęby, dlatego że były i też takie okresy. Że leżałam przez dwa tygodnie w łóżku, i jedynym moim jedzeniem był jogurt pity przez słomkę, albo wlewany wprost do gardła, czy kisiel, czy budyń. I niemyte zęby. Co dla mnie to jest naprawdę się czułam z tym strasznie. I w związku z tymi lekami. Postanowiłam szukać sobie dalej ratunku dla mnie. I byłam poddana operacji mikrodekompresji, która polega na pomiędzy naczynie, które ma konflikt z nerwem, wkłada się opaskę teflonową. Nacięcie jest tutaj z tyłu, także. Śmiałam się, że nawet po operacji nie było nic widać. Mogłam od razu zakryć sobie to włosami, nawet nikt nie wiedział. Po operacji no, jest to na pewno ciężka operacja pod tym względem, że dość długo trwa ten okres rekonwalescencji. Mhm. Um, są osoby, które gdzieś po dwa dni yy, po operacji leżą po prostu plackiem i tylko wymiotują na jedną stronę, na drugą, a u mnie to było aż 6 dni. Po prostu przez 6 dni nie było ze mną jakiegoś kontaktu yy, większego, nie dało się ze mną dogadać, i wymiotowałam yy, i trzymali mnie dość długo w szpitalu. Czy ta operacja pomogła? Można powiedzieć, że, że ona pomogła, ale na pół roku mogłam zejść z leków do jednej tabletki dziennie. I przez. Z trzydziestu. Z trzydziestu do jednej. Więc absolutnie można powiedzieć, że ona pomogła. I yy, 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 byłam bardzo szczęśliwa, i nawet pojechałam pierwszy raz, od kiedy zachorowałam, pojechaliśmy na wakacje nad morze. I z tych wakacji wracałam już na czterech tabletkach, bo po pół roku wszystko wróciło. I tak się bardzo rozszalało, że, że było absolutnie nie do opanowania. Absolutnie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, jak wygląda ból, atak takiego bólu u neuralgika. Znaczy ja mówię, że właściwie każdy ma swoją neuralgię. Każdy może powiedzieć, że ma swoją neuralgię, dlatego że e, są różne, można mieć różne gałązki nerwu zaatakowane. E, I najczęściej jest to gałązka druga i trzecia, e, albo sama trzecia. U mnie jest sama trzecia. Rzadziej jest to e, pierwsza gałązka, ona jest najrzadziej. E, i podczas y, tych ataków bólu to jest coś absolutnie strasznego. Raz, że ze względu na ten y, piekący, palący ból, a dwa, y, że ja na przykład y, nie jestem w stanie się opanować. Y, krzyczę, biegam, tarzam się po dywanie, mam ochotę gdzieś głową w ścianę bić. E, absolutnie nie jestem, po prostu nie potrafię być pokorna względem tego. E, jeżeli jest to mniejszy atak, to potrafię gdzieś tam e, jeszcze jakoś e, udawać, że się nic nie dzieje, ale zazwyczaj nie jestem pokorna e, i bardzo słabo to znoszę, i jest dla mnie też bolesne jeszcze przy tym to, że nieraz, kiedy dostanę ataku neuralgii w nocy, yy, potrafię wybudzić całą rodzinę i widok dziecka stającego w piżamce, yy, w drzwiach i widzącego, jak matka yy, leży na ziemi i płacze i wyje nieraz z bólu. Żadne dziecko nie powinno widzieć mamy w takim stanie. I żadne dziecko nie powinno. Jest to bardzo trudne. Starszy syn z kolei jest już bardzo mądry i wiadomo wie wszystko, i dużo rzeczy można teraz wyczytać i sprawdzić w internecie, więc on bardzo też emocjonalnie do tego podchodzi. Bardzo no, jestem. Jestem o tyle w dobrej sytuacji, że ja mam wsparcie, ale na forum dla neuralgików, o którym też bym chciała powiedzieć, bardzo zdanie takie, które pasuje mi, które ja sama bym wypowiedziała wczoraj napisała pewna dziewczyna, że. Yy, owszem, wszyscy rozumieją, ale wszyscy już do tego przywykli. A ten chory nie jest w stanie do tego przywyknąć, bo nie da się. Wszyscy wiedzą, że, yy, że jest to, że się choruje, ale, ale po prostu już tyle tego jest i przez tyle lat, że wszyscy już. No, jest taki mechanizm, jak gdyby może próbują nawet to wypierać. I wiadomo, każdy żyje jak gdyby swoim życiem, a ten chory zostaje z tą chorobą nieraz sam. Właśnie na tym naszym forum, na które wszystkich zapraszam, jeżeli tylko macie neuralgię, jeżeli yy, jesteście rodziną. Kogoś starszego, bo starsze osoby nie mają Facebooka, ale jesteście rodziną i chcecie się czegoś więcej dowiedzieć albo powymieniać doświadczeniami z innymi chorymi. Ja zapraszam wszystkich na forum o nazwie Trójdzielni na Facebooku. Trójdzielni. I tam niejednokrotnie są poruszane tematy, i pytamy się, Jedna y, osoba, innych osób, czy macie myśli samobójcze? Czy y, wam też się wydaje, że jedyną drogą y, do tego, żeby przestało boleć, jest to, żeby odebrać sobie życie? I nie da się y, odsunąć tego tematu, bo on jest po prostu obecny y, wśród nas, wśród chorych. Dlatego, że y, ja, ja owszem, również e, podczas ataków e, mam niejednokrotnie tą myśl, że e, niech to się już skończy. Nie wytrzymam już ani jednej sekundy dłużej, e, Boże, proszę, weź mnie. Ale e, pomaga mi to, że e, mam dzieci. Trzeba wychować, szczególnie ta malutka, bardzo potrzebuje jeszcze matki. I to mnie może tak nieraz przytrzymuje przy życiu, ale nie da się ukryć, że naprawdę takie myśli są. A myślę, że neuralgia równa się depresja również. Nie ma po prostu, każdy z nas chorych w pewnym momencie stanie twarzą w twarz z depresją, i nie da się inaczej. Chyba się nie da inaczej. Dlatego ważne jest, żeby dostać się, szukać sobie pomocy psychologicznej. Wiem, że to jest trudne. E, tak jak u mnie w mieście, no chciałam się zapisać e, prywatnie, no to dopiero jest na wrzesień przyszłego roku. Ale jeżeli e, masz możliwość, to idź, e, pomóż sobie, idź do psychologa, mów innym o tym, że cierpisz. Nie trzymaj tego tylko w sobie. Nie myślę, że to jest nudne, że ty o tym mówisz. Poszukaj sobie którejś osoby, z którą możesz szczerze porozmawiać. Trzeba sobie pomóc, naprawdę, szczególnie w tej chorobie. Rozmawiałyśmy przed rozmową, nawet mailowo, tam wymieniałyśmy jakieś przemyślenia na temat właśnie nazywania tej choroby chorobą samobójców. Czytałam. Na stronach klinik zajmujących się bólem, że to niekoniecznie pomaga pacjentom, bo jeszcze może bardziej nakręcać spiralę takiej desperacji, kiedy słyszy się, że ta choroba może się kończyć samobójstwem, bo ludzie nie wytrzymują z na powodu pewno, tego bólu. Na pewno, na pewno, ale ludzie e, wiedzą to. E, bo wyszukując jakieś informacje, to niejednokrotnie nagłówki artykułów gdzieś pojawiających się Wszędzie, na tych w każdym... stronach medycznych, tak. to już po prostu wielki jest nagłówek choroba samobójcza. Ale to jest, to jest dosyć przerażające, bo rzeczywiście w każdym źródle medycznym czy nie, na które się natknęłam, to określenie się pojawia, tak. ale to już jakąś stygmę po prostu nakłada na, tak. na, na, na ten temat i tak sobie wyobrażam, że dokłada jeszcze stresu w chorobie, gdzie tego cierpienia już jest cała masa. Bardzo. To jest prawda, że jest to od razu chory, dostając diagnozę, już żyje z takim, jak gdyby, stygmatem. I jest taki osaczony przez to. Zgadzam się tutaj z Tobą. I, Ale mówię, nie tylko to są te artykuły, ale idąc do lekarza, gdzie jest rozpoznanie choroby, lekarze nawet sami potrafią do pacjenta tak mówić. Także takie są, takie są realia. Jak dzisiaj wygląda twój dzień? Czy te ataki są, pojawiają się codziennie, czy co jakiś czas? E, w tej chwili e, można powiedzieć, no, dlatego, że jestem znowu na 30 tabletkach dziennie. I tak jak widzisz, dzięki temu mogłam przyjechać tu rozmawiać z tobą. Mogę nawet się powygłupiać i pożartować nieraz, bo mogę myć zęby, zjeść i napić się, ale bardzo z powodu tych leków jest niezwykle Ciężko mi się zdobudzić. Śpię po 14, po 16, nieraz godzin dziennie. Jestem mało obecna w takim życiu rodzinnym. Wyznaczyłam sobie gdyby, rzeczy, które ja muszę zrobić. Musi być odrobione zadanie z dzieckiem. Musi być zrobione pranie, bo w czymś wszyscy muszą chodzić. I musi być zrobiony obiad, bo bez tego się nie da żyć. Więc to są takie moje. To jest zrobione. Natomiast dom popada w ruinę. Naprawdę. Popada w ruinę, bo to jest jak gdyby sprzątanie to już jest tak gdzieś na orbicie daleko. Rzeczy, które, na które w ogóle mam siłę i w ogóle chcę robić. Bo z tych paru godzin dziennie aktywności e, chcę jeszcze mieć coś dla siebie. Chcę trochę przeczytać książkę. E, chcę no, no po prostu cokolwiek, cokolwiek, wyjść na spacer e, z dziećmi. E, chcę coś uszczknąć, takiego, e, żeby już nie był całkiem tylko ten dom. Niestety neuralgia nie pozwala mi na pracę. I rozmawiając z innymi, ja nie jestem jedyna. Zapytałam kiedyś na forum, jakie prace wykonujecie i czy jesteście w stanie w ogóle pracować? Jak to wygląda u innych? Czy to tylko ja tak sobie ciężko radzę? Ale niestety większość osób napisała, że od czasu choroby nie pracuje. Nie jest w stanie pracować, a ewentualnie te osoby, bo było parę osób, które coś są w stanie robić, ale jest to ewentualnie taka praca domowa gdzieś przy komputerze. Była jedna dziewczyna, która jest gdzieś grafikiem komputerowym. Jest jedna pani, która ma hodowlę piesków. To są takie rzeczy, które gdzieś tam jesteś w stanie robić. Dla mnie to jest przytłaczające, że no, człowiek kształcił się przez tyle lat i gdzieś tam się wdrożył w tą pracę i nie może, bo no, schylanie się dla mnie nad pacjentem to równa się po prostu atak. Pewnie po pół godziny takiej pracy. Także no, jest, to, jest to ciężki temat. Mój dzień jest taki nie taki na pewno, jak ja bym chciała. A takie pojawiają się codziennie? Na szczęście teraz, przy, przy tylu lekach nie, aczkolwiek to nie jest tak, że bólu w ogóle nie ma. W takiej skali bólowej, gdzie jest od 1 do 10, to ja bym to nazwała piątkę. Yy, dlatego, że ten ból taki stały mam, yy, ale yy, do tego stopnia ja się nauczyłam, yy, że on jest yy, i próbuję go ignorować w jakiś sposób, yy, że to jest. Ale ten ból napięć potrafi mi wykonywać takie codzienne obowiązki. Także to już jest dobrze. Ja sobie wyobrażam, że choroba z takim bólem, z takim cierpieniem sprawia, że siłą rzeczy chory jest bardzo skupiony na sobie. Że po prostu to się nie da tak oderwać myśli, bo chciałabyś skupić się na najbliższych na przykład. Tyle, ile czujesz, że powinnaś. I mówiłaś o tym poczuciu winy, które ci z tego powodu towarzyszy. Powiedz, jak wy jako rodzina próbujecie sobie z tym radzić? To jest prawda. Że przy takiej chorobie i w ogóle przy wszystkich chorobach takich ciężkich, to choruje cała rodzina. Chcąc, nie chcąc. Nie da się inaczej. No, moja rodzina jest dość taka. Starają się zrozumieć i są wspierający w tym, aczkolwiek no, mi jest trudno. Mi jest trudno jakoś pewne rzeczy już w tej chwili e, bo chciałabym e, iść na następną operację spróbować jeszcze raz bo czasem się tak zdarza, że przy drugiej czy przy trzeciej operacji dopiero jest skutek pożądany. E, ale już same złe myśli po prostu e, że i tak kurczę się nie uda, a że będzie znowu tak źle jak przy poprzedniej, a że nie wiadomo co się stanie. Też lekarz straszy już przy drugim razie, że będą wzrosty, że jest ciężej, że może dojść do porażenia, że można oślepnąć, ogłuchnąć i tak dalej. No to to wszystko jestem ja już. W mojej głowie to wszystko jestem ja. I o ile zawsze byłam taką osobą, która gdzieś sobie szukała dziury w całym. Nigdy nie byłam taka widząca wszystko w jasnych barwach. Tak teraz to naprawdę jest, potrafię widzieć świat jako czarną rozpacz. I myślę, że ta choroba nauczyła mnie tego i gdybym miała tylko szansę wrócić do tego swojego życia, które było przed neuralgią, to, to chciałabym tak łapać to życie po prostu każdy jego kawałeczek i się z tego cieszyć. I w ogóle teraz nawet, jak mam te dni bezbólowe, to staram się. Ostatnio sobie kupiłam torebkę i tak strasznie to chyba celebrowałam tą torebkę przez tydzień czasu, bo ona mi taką sprawiła przyjemność. I staram się jakieś głupoty takie sobie wyszukać, żeby na chwilę nie myśleć o tym, bo faktycznie przez cztery lata w naszej rodzinie i w moim umyśle też nie ma innego tematu. Neuralgia to, neuralgia tamto, boli to, boli tamto. Yy, spałaś, nie spałaś. No to po prostu jest już nie do wytrzymania, naprawdę jest nie do wytrzymania i marzę, marzę, żeby się z tego wyleczyć. A Twoje dzieci, jak myślisz, że one sobie radzą w, w tej sytuacji? Czy Ty jesteś w stanie jakoś je wspierać, mimo wszystko? Myślę, że mała ta moja córeczka pola, że ona sobie w ogóle nie radzi. Że ona sobie z tym w ogóle nie radzi, naprawdę. Że dla niej to jest niesamowicie trudne i ona wręcz, że ona chce wyprzeć to. Że ona udaje, że tego nie ma. Chyba, żeby się nie bać. Że może tą matkę w którymś momencie straci. Um, nie, ona absolutnie. I nawet do tego stopnia, że nawet kiedy mnie bardzo boli i kiedy ja się zwijam, to ona już nie chce na to um, patrzeć. I tak jak była malutka, taka trzyletnia, to ona próbowała mi gdzieś tam pomóc, a w tej chwili absolutnie nie. Taki mechanizm u niej nastąpił. Natomiast syn, no jest bardzo, on próbuje nawet w internecie wyszukiwać jakieś, a może tu byś pojechała, a może tak by zrobić, a może to przeczytałem o czymś, może byśmy spróbowali. On jest bardziej w ten sposób, taki w natur, no. zadaniowo na tą neuralgię reaguje. A mała bardzo nie, bardzo chce wyprzeć to, że tego nie ma. Znaczy, dziecko w tym wieku nie jest w stanie przeprocesować takich trudnych tematów. Ono nie, musi to jest, wyprzeć to. bo To jest za trudne po prostu. To jest za trudne y, dla niej. Y, natomiast mąż mój zupełnie też zadaniowiec. Nie uczuciowo do tego, tylko pojedziemy, zawiozę cię tam, y, a przy, czy, może tutaj pojedziemy, to trzeba zrobić. Y, też tak. Natomiast y, no, tak, żeby rozkleić. Jak... Czuję się trochę tak. Jak się rozklejam, że jednak jestem w tej chwili z tym rozklejeniem takim może sama. Żeby tak popłakać komuś w rękach. Że chciałabyś? No, chciałabym czasem. No, chciałabym popłakać w ręka. Ale wiem, że nie mogę po prostu wisieć na tej rodzinie cały czas. Wiem o tym, ale czasem bym chciała. Już tak się zastanawiam, ludziom to, czego nie doświadczyli, trudno sobie wyobrazić. Znaczy, ktoś, kto nie doświadczył takiego bólu, nie będzie w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, jak to wpływa na psychikę chorego, jakby uniemożliwia, Skupienie się na innych w wielu przypadkach. I ktoś pewnie powie, być może nawet w komentarzach: Ty chcesz popłakać w rękach, a twoje dzieci, w sensie gdzie mają płakać, jeżeli mama nie, nie jest w stanie poświęcić im tej, tej uwagi? To prawda, to prawda, zgadzam się. Zgadzam się, bo nie jestem w tym sama, tylko oni też cierpią. To jest 100%, jeżeli ktoś tak powie, to ja się zgadzam. To jest prawda. I to też powoduje we mnie bardzo duże wyrzuty sumienia. Z tego powodu, że ja nie jestem tą matką na 100%. Że ja nie mogę tego wszystkiego. A zresztą, tak jak powiedziałam wcześniej, mi się wydawało, że ja jestem sobie jak pączek w maśle, zanim zachorowałam, bo była praca było gdzie mieszkać, było czym jeździć, wyjeżdżaliśmy na wakacje, przepiękne razem, i po prostu w jednym momencie to wszystko ciach, jakby zamachnięciem bruszki i zniknęło. I wydaje mi się, że, wiesz co, mi było łatwiej. Znosić tą chorobę na początku, naprawdę. Na początku, dlatego, że coś się zaczęło i ja byłam taka nabuzowana, że wszędzie wszystko zrobimy, i że a zaraz zaczęło się, ale jest tyle. Metod różnych, można pojechać, można sprawdzić, że ja zaraz przecież wyzdrowieję i mi było łatwiej nawet znosić te ataki yy, wtedy niż w tej chwili. Dla mnie to jest teraz coraz bardziej przerażające. Mniej mam tak jakby yy, do tego, nie wiem jak to nazwać czy cierpliwości, czy siły. Nie wiem nawet, jak, jak to powiedzieć. Powiem jeszcze takie coś. Ja leżąc na stole operacyjnym, już przygotowana do operacji, i pan profesor już stał nade mną, i ja z uśmiechem od ucha do ucha mówię do niego: Panie profesorze, ja się tej operacji w ogóle nie boję. Ja się boję bardziej każdego następnego ataku niż tej operacji. Naprawdę. Tak było, że ja y, poszłam na skrzydłach, leciałam na tą operację, że ona mnie uwolni, że ona mi weźmie, że oni, że ja zostawię y, tam w tym szpitalu y, ten straszny ból. Tak bardzo chciałam tego. I na pewno mi jest też bardzo przykro i nieraz wieczorami płaczę za moimi dziećmi, tak, płaczę za nimi, bo ja bym chciała dla nich czegoś lepszego i myślę, że gdybym, gdybym zachorowała przed urodzeniem dzieci, to ja bym na pewno się mocno zastanawiała, tak jak i się zastanawiają dziewczyny chore. Na forum i one się boją mieć te dzieci, żeby te dzieci nie patrzyły na to i żeby nie znosiły tego. Chociaż dla pocieszenia, na przykład, zdarzają się osoby, które mówią, że po prostu w ciąży, na okres ciąży, te objawy neuralgii potrafiły ustąpić. A z kolei, jak już jestem przy tym temacie, była u ciebie dziewczyna właśnie z epilepsją. Mhm. I ona bierze leki przeciwcyrgawkowe, i my też, neuralgicy. I ja myślę, że warto tu jest powiedzieć, że przy tych lekach na przykład mężczyźni mogą mieć problem z poczęciem dziecka. Dlatego, że, że leki sprawiają problem po prostu w tej dziedzinie. Także może warto też to powiedzieć, że dla mężczyzn też to jest y, ogromny problem, y, brać leki. Co jeszcze jest takiego trudnego w tej chorobie, poza samym bólem? Dla wielu osób bardzo trudne jest to, że są niezrozumieni przez środowisko i przez rodzinę. Bardzo to jest trudne, dlatego że mówi się do nich, że wymyślają, a nic ci nie jest, a nic nie widać. Użalasz się nad sobą, weź się w garść. Chciałabym, jeżeli ktokolwiek z rodziny neuralgika zobaczy ten film, wierzcie mi, jest to normalna jednostka chorobowa ze swoim kodem ICD. I ten chory nie udaje. On naprawdę potrafi cierpieć. Ból taki, jak ma osoba, której na, żyw, na żywo, bez nieczulenia, obcinałoby się nogę. Także proszę wspierajcie tych swoich chorych. To jest bardzo ważne. Mówiłaś o tym, że ludzie nie wiedzą, jak rozmawiać z tobą czy z innymi chorymi. Takie osoby, które mm, znajomi, przyjaciele, pewnie często nawet bliscy. Jak w takim razie ktoś w, w twoim otoczeniu może z tobą rozmawiać, tak, żeby cię wesprzeć, albo po prostu utrzymać z tobą znajomość? E, to znaczy, to trzeba okres neuralgika podzielić na takie, e, bym powiedziała, Yy, dwa okresy. Wtedy, kiedy są napady i ataki, no to, to naprawdę to nie ma sensu, bo osoba nie jest w stanie faktycznie, nie jest w stanie yy, mówić. Bo nieraz nawet ruszanie ustami powoduje ataki. Ale w tym okresie, kiedy albo jest remisja, albo jest ktoś na lekach, to on bardzo potrzebuje, szczególnie ci, którzy nie pracują, siedzą w domu, niezwykle potrzebuje się, żeby wiedzieć nawet, że. To nieraz wystarczy 5 minut, żeby zadzwonić i zapytać się, a co tam u Ciebie słychać? A nawet nieraz ja dzwonię i mówię, opowiedz mi coś dobrego, co u Ciebie. Bo nieraz potrzebuje się takich różnych dobrych, czy śmiesznych, rzeczy, które wydarzają się w życiu innych. I to naprawdę podnosi na duchu. Pogadania takich głupot, ja bym to nazwała. I to jest naprawdę ważne, bo nikt tak nie podniesie na duchu jak drugi człowiek, według mnie. Hmm. Samemu co? Można sobie pooglądać jakieś komedie czy inne rzeczy, ale. Kontakt z drugim człowiekiem to jest podstawa według mnie. I dobrze, dobrze jest, jak, jak macie takiego neuralgika, to proszę, to, że on wtedy, kiedy ma ból, że on was jak gdyby od siebie odrzuca, nie, nie złośćcie się na to. Ta osoba po prostu naprawdę nie jest w stanie, ale poczekajcie wtedy, kiedy z nim będzie lepiej. Proszę, odezwijcie się do tej osoby. Ona naprawdę będzie się bardzo cieszyć. A jak myślisz, co ludziom sprawia trudność właśnie yy, najbardziej w utrzymaniu kontaktu, relacji takiej bliższej z, z neuralgikiem? Mówisz, że następuje takie odsunięcie yy, znajomych w momencie, kiedy masz ten gorszy okres. Czy to jest kwestia tego, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy? To znaczy tak, myślę, że jedna rzecz to jest właśnie kwestia tego, że nieraz jest długi okres taki, że po prostu nie jest się w stanie, człowiek nie chce widzieć nikogo, nie chce dzwonić do nikogo, bo nie może. On nie jest w stanie i myślę, że niektóre osoby mogą się czuć jak gdyby e, albo on nie chciał ze mną rozmawiać. Że nie, nie rozumieją tego, że po prostu to nie jest tyle, że nie chciał, to jest tyle, że nie mógł, po prostu nie mógł. A druga rzecz, że faktycznie nie tylko z neuralgikiem, to jest tak jak w bardzo wielu takich poważnych chorobach, że ludzie się raczej odsuwają, bo, bo naprawdę nie wiedzą, jak rozmawiać. Bo naprawdę nie wiedzą, a tu nie jest potrzebne nic specjalnego. Po prostu rozmawiajcie tak jak normalnie. Tak rozmawiajcie jak ze, z każdą inną osobą. A jeżeli będzie chciał Wam poopowiadać, to proszę, wysłuchajcie, bo to nieraz dużo będzie znaczyć dla tego chorego. Wysłuchanie, właśnie takie, tak jak ja mówię. Może czasem ktoś będzie chciał właśnie popłakać w wasze rękaw. Co byś chciała w takich sytuacjach usłyszeć? Nic nawet szczególnego. To nie, nie trzeba. Na pewno bym. Mogę powiedzieć, czego bym nie chciała usłyszeć. Mhm. Na pewno bym nie chciała usłyszeć, yy, zajmij się czymś, to ci będzie lepiej. A że odciągniesz myśli yy, od tak, tego. Dlatego że. Yy, to nie jest, to może zajęcie się czymś daje coś w takim okresie, jak ja mam teraz, że ten ból jest taki umiarkowany, taki sobie. To wtedy faktycznie zajęcie się czymś coś da, ale w okresach tych zaostrzenia choroby i napadów nie da się. Po prostu się nie da, bo człowiek no, potrafi wyjść z bólu. Potrafi się tarzać, potrafi. Gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić, to na YouTube widziałam co najmniej dwa filmiki, gdzie neuralgik nagrywał atak swojej neuralgi. I gdyby ktoś naprawdę chciał zobaczyć, to taka osoba nie jest w stanie. Po prostu nie jest w stanie. Yy, I tego samego, yy, tak jak mąż mój próbuje, ja się wtedy tarzam z tego bólu, a on, a co ci dać, a co ci przynieść, a ja nie jestem w stanie mu odpowiedzieć i wręcz mnie zaczyna denerwować, mimo że on chce pomóc. Ciężko jest zareagować adekwatnie, kiedy bliska osoba przechodzi przez coś tak trudnego, kiedy doświadcza tak ogromnego bólu. Zwłaszcza kiedy to się dzieje tak często, ale myślę sobie, że samo powiedzenie, jestem tutaj, jeżeli mogę coś dla Ciebie zrobić, jeżeli czegoś potrzebujesz, rozumiem, że jest Ci teraz bardzo ciężko. Że czasami usłyszeć coś takiego, to samo w sobie może być pomocą. Tak, w momencie, kiedy jest atak, to naprawdę jest bardzo wystarczające. To jest tylko tyle i aż tyle. Naprawdę. A taka komunikacja, właśnie między partnerami, między osobami bliskimi, coś, co chory może powiedzieć: Słuchaj, jeżeli mam atak, to potrzebuję tego i tego. Jest coś takiego? E, tak, myślę, że tak. E, ja e, przy na przykład większych atakach, no to mój mąż wiedział już, że trzeba mi e, w łóżku ułożyć wysoko poduszki. On, on już po prostu to wiedział. To już było takie wypracowane przez nas, że on mi wiedział, co mi pomóc. Mhm. Chciałabym powiedzieć coś a propos, właśnie jak wygląda ten atak neuralgii. Kiedy pojechałam do lekarza, który zajmuje się bólami twarzy, właśnie stricte bólami twarzy, w łodzi. I czekałam tam w poczekalni, i przyszła dziewczyna, yy, w, myślę, że w moim wieku, yy, i z dzieckiem, takim może w wieku mojej córki, i z mężem. I ja widziałam pierwszy raz w życiu z boku, jak wygląda ten atak neuralgii. Yy, I to bardzo mnie uderzyło, że ja wyglądam właśnie tak. Zobaczyłam jakby z boku siebie w innej osobie. Bardzo to, bardzo mnie to dotknęło. Bardzo. No to jest to, co twoi najbliżsi obserwują też, kiedy. Ty masz atak. Tak, tak. Nikt nie powinien tego widzieć. Nikt. Myślałaś o czymś takim jak terapia rodzinna albo psycholog dla, dla dzieci? Na, na szczęście córka moja jest już w leczeniu, bo udało się, że w naszym mieście jest takie centrum psychologiczne dla dzieci, w którym pracuje nasza pani psycholog, która również jest w szkole u Poli. I Pola już jest objęta. Natomiast ja, nawet jadąc tutaj, dzisiaj, mówię do męża: Ech. Wiesz co, ja chcę iść do psychoterapeuty. Ja chcę, bo doszłam już do takiego momentu, że chyba sama, yy, sama sobie nie jestem w stanie dać rady. Mimo, że wszyscy mi pomagacie. I że jesteście ze mną, ale już nie dam inaczej rady. Dlatego, że wiem, że to się nie skończy, a jakoś muszę w tym wytrwać. Więc może osoba jakaś z boku coś innego jeszcze podpowie. Także tak, zdecydowanie. Olga, bo to wszystko, co powiedziałaś, co opisuje rzeczywistość neuralgików, to jest. No to jest ciężkie. Wyobrażam sobie, że komuś, kto otrzymuje diagnozę i czyta o tej chorobie samobójców, i słucha teraz Ciebie. Czy jest coś, co możemy powiedzieć takiej osobie, żeby ta przyszłość nie, nie była tylko i wyłącznie w czarnych barwach? Coś, co daje nadzieję? Na pewno trzeba mówić o y, tych różnych dostępnych zabiegach. Żeby się nie poddawać od razu, że warto też powiedzieć, że jeżeli jeden lek nie zadziałał, to też nie jest koniec, bo tych leków jest wachlarz różnych, więc nawet jeżeli nie ten, to może inny. Ja też przeszłam przez, było u mnie na przykład trzy leki, które są całkiem odrzucone, bo się na nich nic nie działo, a udało się w końcu dobrać. Taką kombinację, na której da się jakoś żyć, więc to jest raz. A dwa, na pewno szukajcie, diagnozujcie się, bo diagnoza równa się również metody, którymi możecie się leczyć. A trochę tego jest. Można coś wybrać. Jest jeszcze oprócz tego. O czym nie powiedziałam, metoda Gamma Knife. Jest to taka metoda, w której się wykorzystuje radioterapię, jak gdyby skierowaną na nerw. Więc jest jeszcze to: nie poddawajcie się. Jeżeli jedno nie zadziała, próbujcie następną rzecz. I chciałabym bardzo tutaj do wszystkich powiedzieć, neuralgików, bo jest badanie kliniczne nad nowym lekiem, nazywa się Basim Glurant. W dużych miastach, jeżeli ktoś dołączy do grupy Trójdzielni na Facebooku, to tam są numery telefonów w poście, gdzie można się zgłaszać. Jeżeli tylko ktoś jest w stanie. I chciałby uczestniczyć w takim badaniu, to ja strasznie zapraszam, bo ostatni lek, który jest używany na neuralgię, był wprowadzony w latach 70. Także, a ten nowy lek jest typowo na neuralgię trójdzielną. I ja myślę, że on mógłby zmienić życie bardzo, bardzo wielu z nas. Chciałam, zgłosiłam się do tych badań klinicznych, ale y, niestety y, boję się y, brać w nich udział, dlatego że mam y, bardzo, bardzo dużą ilość leków, a y, wymagają, aby dwa tygodnie przed rozpoczęciem badań y, odstawić wszystkie swoje leki. Jedynym lekiem, który jest dopuszczalny, to jest gabapentyna. Także osoby, yy, które biorą gabapentynę, nie będą musiały odstawiać tego leku. A ta trudność, o której właśnie ty mówisz, to jest to, że neuralgicy często nie decydują się, żeby wziąć udział w tych badaniach, w tych testach, bo nie chcą odstawić tych leków, nawet na dwa tygodnie, bo, bo obawiają się po prostu tych ataków yy, za bardzo. Tak. Ja nawet powiedziałam, tak jak rozmawiałam w domu z mężem, ja mówię bo on mnie bardzo namawiał iść, to ci może pomoże, może będziesz mogła zejść z takiej ilości, z tych swoich leków. Ale ja powiedziałam wtedy, że dla mnie to by chyba oznaczało śmierć, bo nawet próbując, ja takie próby podejmuję od czasu do czasu, żeby spróbować odjąć sobie jedną tabletkę z tego, co mam, i już wtedy zaczyna się. Napędzać. Już ta, już się zaczyna, już, już czuję, że zaraz tak jakby miało wybuchnąć od nowa. Także dla mnie, dla mnie to by było bardzo ciężkie. Ale proszę Was, każdy, kto może, kto jest w stanie kto ma może mniejsze dawki leków, mniej natężony ból. Proszę Was, zgłoście się na badania kliniczne. To jest tak, że badania kliniczne muszą zostać przeprowadzone w każdym kraju, w którym dany lek ma wejść na rynek? E, tak, z tego co wiem, tak. Podobno w Szwajcarii już były przeprowadzone te badania i mają one bardzo dobre wyniki. A u nas miało to być badanie już skończone, ale ze względu, że tak mało osób się zjawiało. Aha, i co jest ważne? Osoby, które mają neuralgię trójdzielną z powodu stwardnienia rozsianego, nie mogą brać udziału w badaniu i osoby, które są powyżej bodajże. Nie jestem teraz pewna na 100%, ale bodajże powyżej 70 roku życia też nie mogą brać udziału w badaniu. I w związku z tym, że tak mało osób się zgłosiło na badanie, będzie ono trwało, będzie jeszcze przedłużone do czerwca. Jeszcze można się zgłaszać. Chorzy z neuralgią bardzo szukają. Różnych informacji na ten temat, i właściwie to takich, żeby gdzieś to było w telewizji czasem poruszane, czy w jakichś artykułach takich skierowanych do chorych. Dość mało jest tych informacji na temat neuralgii, postępowania z nią, czy tego, co można robić. I ostatnio w programie, w wiadomościach na którymś programie była dosłownie minutowa, czy dwuminutowa zajawka na temat nowych metod leczenia neuralgii. Chodziło generalnie o neurostymulator, który można wszczepiać chorym, którzy są oporni na leczenie. Na przykład u chorych z przebytym półpaścem. I chorzy bardzo żywo na to zareagowali na forum. Bardzo było poruszenie, że wreszcie ktoś o nas mówi, że gdzieś jesteśmy pokazani, że coś jest skierowane właśnie do nas. Że jesteśmy zauważeni. Tak, że jesteśmy zauważeni, bo to na pewno nie jest popularny temat i mało kto w ogóle wie o istnieniu neuralgii trójdzielnej. Bardziej to jest, częściej się zdarzają, jeżeli chodzi o nerw twarzowy. To tak, bo są jakieś przewiania i tak dalej. A jeżeli chodzi o nerw trójdzielny, no, no, to jest bardzo rzadkie. Czasem ktoś się pyta kogoś, czego go nauczyła choroba. I ja się śmieję, że nauczyła mnie szydełkowania. Aha. I Bo naprawdę próbowałam właśnie w tym okresie, kiedy siedziałam w domu i żeby nie zwariować i nie myśleć tylko o jednym, to faktycznie zaczęłam próbować jakieś różne rzeczy i naprawdę tak się wzięłam za to szydełkowanie, że byle gdzie już i, i wszędzie i w każdej sytuacji i nawet nieraz do późna w nocy szydełkuję. I moja rodzina jest obdarowywana Aha. po prostu e, najlepszymi prezentami, bo zrobionymi przez siebie, więc e, chciałabym, żeby każdego z was e, żeby każdy z was e, e, potrafił sobie znaleźć coś, co na chwilę kiedy jesteście w stanie, żeby potrafiło was na chwilę zająć, zająć czymś. Tego Wam życzę. Mówiłaś o operacji, oczywiście o lekach. Jakie są jeszcze rzeczy, które mogą pomóc neuralgikom ulżyć sobie w bólu? Są jeszcze inne niż operacja, mniej inwazyjne metody zabiegów. Jest między innymi termolezja, gdzie się podgrzewa bardzo nerw. Jest kriolezja, gdzie się go zamraża. Gdzie jest, jest ostrzykiwanie nerwu lidokainą, żeby znieczulić nerw? Z zastrzyków korzysta dość sporo osób i są z tego zadowolone. I nie jest to taka bardzo inwazyjna metoda, więc, więc można się tego poddać. Z takich nieinwazyjnych metod to bardzo dużo osób. Korzysta z akupunktury i bardzo sobie chwali tą metodę. Nawet niektórzy mówią, że, że dobrze by było, żeby ta metoda była dostępna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że mało tych zabiegów takich jest dostępnych dla nas, w, jeżeli chodzi o takie, takie zabiegi, jakieś ekstra. Bym powiedziała, ja na przykład jako fizjoterapeuta mogę pochwalić, że mi bardzo pomaga prąd tens. W takich najgorszych chwilach, owszem, jest to doraźne, ale przy atakach bólowych, ja jestem w stanie zjeść sobie, na przykład po takim zabiegu prądu tensa, jestem w stanie zjeść sobie posiłek wtedy. E, więc to jest naprawdę, to takie z mojej strony bardzo e, pomaga. E, jeżeli chodzi o leki, jeszcze chciałabym powiedzieć, że dopiero dopóki brałam jeden lek, e, to jeszcze jakoś było, a od kiedy biorę tą mieszankę leków, no to przybyło mnie 25 kilo. Mm. I jest to naprawdę, czasem mam takie myśli, że kurde, czuję się źle i jeszcze do tego teraz wyglądam źle. Także jest to taki dodatkowy dla mnie. No, przejmuję się tym, nie będę ukrywać, przejmuję się tą uwagą bardzo. Chciałabym, żeby było inaczej, ale nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem w stanie z tych leków na pewno zrezygnować, tak jak i większość nas chorujących. Chciałabym jeszcze, jeżeli chodzi o leki, powiedzieć, że ciekawe jest to, że leki na neuralgię nie są refundowane. I z tego. Tak jak ja na przykład biorę większą ilość leków, no to wychodzi 250 zł miesięcznie za leki, plus wiadomo, no lekarze różni i tak dalej. E, bo, ponieważ te leki są stricte na padaczkę lub na depresję, e, więc lekarz e, jak gdyby na padaczkę czy na depresję je wypisze z refundacją, a dla nas neuralgików są płatne 100%. Owszem, czasem są bardzo dobrzy lekarze, bo zdarzają się, że ktoś komuś pisze. No ale to jest jak jest. Z okazji tego, że jestem dzisiaj w Warszawie, to postanowiłam załatwić dwie sprawy. Raz, że jestem tu u ciebie, tutaj i bardzo się cieszę, że będzie coś, dla neuralgików, dzięki tobie, że pokażesz, jakby, bo y, historia moja jest, y, może być historią każdego z tych chorych, każdego jednego. E, chociaż wydaje mi się, że i tak my młodsi, mimo że jest nas mniej chorujący, y, Mamy łatwiejszy dostęp do tego leczenia się, bo możemy wyszukiwać informacje, możemy wsiąść w samochód, ktoś nas odwiezie wszędzie. Jesteśmy bardziej tacy przebojowi, a starsze osoby bardzo cierpią nieraz w samotności i nie ma im kto pomóc. Zdane są na siebie. Zdane są dokładnie na siebie. A w związku z tym, że, że jesteśmy tacy, że potrafimy wszędzie dojechać i wszystko załatwić, tak, ja zapisałam się dzisiaj do profesora tutaj w Warszawie i będę z nim rozmawiać na temat, bo chciałabym się podjąć operacji i chciałabym koniecznie zejść z leków. Z tej ilości leków, które biorę, dlatego, że po tych czterech latach brania leków i zbadaniu wątroby okazało się, że, że niedługo tam nie wiem nie będzie wątroby, bo ona leży i kwiczy. I muszę się i chcę, i muszę zdecydować się na coś. I będę rozmawiać z profesorem, czy e, będzie lepiej spróbować e, najpierw jeszcze raz e, zrobić e, operację mikrodekompresji, e, czy spróbować neurostymulator, e, który e, między innymi profesor wszczepia e, w, w tym e, reportażu. Który był w wiadomościach, zachęcali do neurostymulatorów, jako że jest to dość nowa metoda. W Stanach Zjednoczonych wszczepia się 70 tysięcy neurostymulatorów rocznie, w Niemczech 4 tysiące, a u nas w Polsce jest to dopiero 500, więc ta metoda dopiero raczkuje. Jest to podobny neurostymulator, jak się szczepia u chorych na Parkinsona, na przykład. Także będę chciała podjąć jakąś decyzję, co dalej będzie ze mną. I proszę o, kto może, o modlitwę, a kto może, to trzymania kciuków.